Wytłumacz mi, jak pieniądze zajebane mi przez państwo w podatkach, wydane na budowę teoretycznie państwowych mieszkań, są moje. Skoro i tak bulę potem co miesiąc, kurwa, za wynajem państwu. Chętnie wytłumaczę. Po pierwsze, państwo nie zajebuje ci pieniędzy w podatkach, tylko podatkami opłacasz bardzo konkretne usługi społeczne, publiczne. Po drugie, państwo jest twoje. Wydaje ci dokument tożsamości, którym gwarantuje ci pewne rzeczy, na przykład takie, że możesz brać udział w wyborach i decydować o tym, kto rządzi państwem i kto dysponuje jego majątkiem. Po trzecie, zawsze płacisz za jakieś koszty mieszkania, czy to podatki, czy za własne, czy za komunalne, zawsze coś jest. Kolejna rzecz jest taka, że państwo ma gwarantować ci dach nad głową niezależnie od twojej kondycji ekonomicznej. I dlatego ty masz prawo czuć się wtedy bezpiecznie, a tym samym twój komfort życia rośnie i powinien wzrosnąć. Kolejna rzecz jest taka, że państwo po prostu buduje taniej. Chociażby nawet z takiego powodu, że ma taniej oprocentowany kredyt niż deweloper. Czym wprowadza konkurencję na rynku. Dlatego też za swoje mieszkanie, jeśli zdecydujesz się je kupić, zapłacisz mniej. Czyli generalnie naprawdę warto. Warto.